Także hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Zwerda, z kolejnym odcinek na kanale Medved. Zagramy sobie dzisiaj w Master Builders na serwerze hypixel.net i ze mną jest dzisiaj Polish Chocolate. Dzień dobry, bardzo witam serdecznie, hello. Tak. Tak. I widzimy się, moi drodzy, już na arenie. Okej, moi drodzy, także jesteśmy już na arenie, wybieramy temat Chocolate, co my tu mamy? Snow, Dragon, Knight, Parkour. Parkour, dawaj. Parkour to jest dobry temat. Co oni wybierają? Fontaine. Fontanny. Nie, ja chcę parkour! Parkour, kurczę, no. Nie, no, fontannę nie. Mamy. To jest fontanna, tak? Fontaine. Tak. Sprawdź jeszcze dla pewności. Dziwne, żeby było coś innego. Tak, to jest fontanna. To jest fontanna, stary. Dobra. Czekaj, zmienię nam podłoże na trawkę, żeby było. Okej. Wiesz co, ja myślę, że zrobimy sobie tutaj taki wielki, zarąbisty plac. Co myślisz? Taką okrągłą fontannę i taką wielopoziomową. Aha, ty musisz zmienić, bo ty jesteś liderem. Dobra, ustaw, stary, podłoże, trawę. Bierzesz trawę i tam w miejsce tego bloku... Plot floor. Tam kładziesz, nakładasz na to bloczek, który chcesz położyć, wiesz? Ja w tym czasie przygotuję tutaj inne bloczki. Ty. W ogóle wyłączę sobie te notbloki, bo mi muzykę zniszczą. Pyk, plot floor. Czekaj. Dragę blok, okay. Aha, dobra, pyk. Dobra, aha, jest tak już, się nice, robi, dobra, tak. Już. Tak się robi. Teraz gdzie my mamy centrum, stary? Musisz namierzyć centrum. Sprawdź z tamtego rogu, gdzie idzie się do środka. Czekaj, tutaj. Bo tu idzie się środkiem. Tutaj. Tutaj? Nie, kawałek dalej. Tu. Tu jest, patrz, bo centralnie... Tak. Dobra, tu. Dobra, i teraz patrz. Nie, tutaj. Patrz tutaj? Dobra, masz rację chyba. Dobra, stary, to wiesz co, zaznaczymy sobie w ten sposób, że o, tu zrobimy sobie tak. I teraz od tego chodniki w cztery strony świata zrobimy sobie, wiesz? Takie na trzy szerokości, stary, dawaj. Jak najszybciej to sobie poukładamy i będzie zarąbiście. Na jaką długość? Dość do tych granic, wiesz? Tych granic. Aha, dobra. Myślę, że to szybko w miarę ogarniemy się. Robimy tam na pół płytkę, bo tego i tak nie widać, co jest pod spodem. Okej. A będzie to fajnie wyglądać, jak będzie taki centrum, typowe centrum. Szkoda, że nie mamy więcej czasu, można by jakąś statuę walnąć, czy coś tego rodzaju. Wiesz co, ja zrobię chodnik, a ty zacznij robić fontannę już, okej? Dobra, spoko. Żeby było szybciej. Spoko, czoko, dobra. Także ja się tu już wezmę za fontannę, nam tylko muszę wymyśleć jeszcze, jak ona będzie wyglądała tak naprawdę. Najlepiej dół okrągły i taki coraz wyższy i coraz... Właśnie myślę, wiesz? Właśnie myślę, że zrobimy od tego miejsca może. O! Cyk! Coś na ten rodzaj, wiesz? Coś na ten rodzaj. Myślę, że za dłużej też nie ma co robić ten fontanny. No. Bo byłoby to trochę... I przerost formy nad treścią, a tu chodzi, prawda, o to, żeby to wyglądało jakoś pięknie. No i coś takiego. Myślę, że to będzie, ale za chwilę to jeszcze ozdobimy sobie, bo to nie będzie tylko takie coś, jak tu widzicie teraz. Swoją drogą, przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, jeśli chcecie. No właśnie, łapeczką w górę, pamiętajcie, mordeczki. Tak, mamy pierwszy wyrzut wody, a ja myślę, że zrobimy sobie jeszcze wyżej. O, wiesz co, nie. Tak, ale ten malutka ta fontanna jest taka, większą nie trzeba. Czekaj. Szerszą. Czekaj. Czeklot. Czekaj mnie tutaj, dobra. Okej. Trzeba zatkać, nie, tutaj tak nie może. Tutaj musimy sobie w ten sposób zrobić i mamy, kurczę, patrz to, normalnie Super Fontaine 2017. Super Fauny ten, 2017. How to build coś tam, Minecraft coś. How to build a fontaine in Minecraft. Poradnik dla opornych. Dobra. Dobra, ja tu chodniczek już ogarniam. Jestem ciekaw, co oni zbudują. My będziemy mieli pewnie najpiękniejszą z fontan pośród minecraftowych fontan. Albo najbrzydszą. Tak, nie, przesadzę, aż tak źle nie będzie. Aż tak źle dobra, nie budujemy. Dobra, to jeszcze szerzej. Pyk. Dobra. O. Ja tu robię taki pseudoplacyk, wiesz co? Myślę, że takie ławeczki sobie tu walniemy. To chyba będzie dobry pomysł. Takie spers wood. I spers ej, ale slamy. Jeszcze większą tą fontannę chyba. Myślisz? Ja nie, ja wiesz co, ja bym raczej zrobił większą. Ona jest taka malutka bardzo. Ja bym tu stary placyk po prostu zrobił, taki ładny, wiesz? Takie cztery mniejsze jeszcze wroga. Ty to masz, kurde, łeb normalnie, Chocolate, powiem tobie. Patrz, o tutaj, takie. Pyk. Ej, to jest dobry pomysł, to jest kurde, tutaj. Dobry pomysł. Czekaj, to już je robię w takim razie. Widzicie? I temu go biorę do nagrywek, bo on jak zaskoczy, to po prostu, no nie ma przebacz. Tutaj ciach. Cyk. Okej. Okay. Teraz musimy tu podnieść troszeczkę. Ciach. Dobra, ty mi zaznaczaj, a ja będę to budował w takim razie. Ciach. Dobra, mamy tutaj tak. Szkoda, że nie idzie jakoś tych dźwięków wyłączyć sobie, a przynajmniej ja nie wiem, tych, wiesz, bloków, bo niestety nie mam w tym momencie stawianych bloczków dźwięku, bo musiałem je wyłączyć, żebyście nie słyszeli tej muzyki tutaj. Dobra, druga skończona. Ciach. Wiesz co? O jedno węższe. Robię. Ile mamy czasu? 2 minuty. Jeszcze spokojnie. Chociaż może tak faktycznie zrobimy. Chociaż wydaje mi się, że za dużo trochę tych bloków używamy, wiesz?
To o, wiem co ja zrobię. Poczekaj, to zrobię trochę inaczej. Trochę urozmaicę nasz chodniczek. Okej, dobra. Na przykład tym. 6, okej. Ty, bo te nam wyszły większe trochę, wiesz, te dwie. To chyba w sumie spoko, tylko czekaj. Tak, one są większe, wiesz, te dwie, które zbudowaliśmy, ale to co robimy, takie patrz, dwie różne. Spójrz, no, bo te co teraz dałeś, to są większe o jedną kratkę od tamtej. 2, 3, 4, 5, 6. Nie, są? Nie. Są, ale wiesz co, ja myślę, że to od jednej strony będzie takie właśnie większe. Ale takie same są. No te dwie tak, ale patrz, z tymi tutaj porównaj, one są inne. Ale wiesz co, myślę, że tak może być, myślę, że tak może zostać. Bo zbuduję tutaj taki filar, o, to będzie taki, patrz, takie aka wejście tam. Nie przerabiaj okay. Czasami. Zrobimy sobie tutaj tak, takie wiesz, takie wejście normalnie Jurassic Minecraft Park Survival 2019. czas. Tam. Mamy minutę jeszcze, także spoko. Ja myślę, że zdążymy całkiem ładnie. Ja zrobię żywopłociki tutaj dookoła. Z liści. Ja stary zrobię takie płotki tutaj. O, raz, dwa, cyk. Czekaj, pyk. To będzie normalnie park, kurczę stary, mówię ci, park fontannowy. Fontannowy. To jest krzywo, ja nie mogę rzeczywiście. Co jest krzywo? Zobacz, one są... Nie strasz mnie stary nawet, gdzie są krzywo? Wiesz co, mam minutę. One są rozmiarami, dobra, no to powiększ je. Chociaż ja myślę właśnie, że patrz, bo tu jest taka brama, że one mogą inaczej wyglądać dzięki temu. Ja tutaj damy kraty szybciutko. Ile mamy jeszcze? Minutę, stary. Kurczę, co mi nie mówisz? Dobra, czekaj, o. Ja szybko tyk, tutaj tyk, muszę. Tyk, cyk. Tyk. Dobra, mamy tu zrobiony taki płocik. Pięknie. Tu już jest. Oczywiście, zapomnijcie napisać w komentarzu, moi drodzy, jak wam się podobają nasze budowle. Jak wy byście to zbudowali. Tyk. Ej, nadal jest coś. O, dobra, jest stary. Nie, jest dobrze. Jest dobra, zostaw. Aj, ale tu jeszcze jedna jest. Tu jest stary, jeszcze jedna. Dobra, obuduję ją szybko, mamy 30 sekund. Musimy zdążyć. Z tej strony. Jak to było z tej strony? Dobra, ty rób, ja tutaj, o, cyk, cyk. Dobra. I ciach, jest dobrze. Ciach? Dobra. I mamy. Jest dobrze, mamy. Wszystko jest równo, jest i idealnie. Zobacz, jak tu jest ładnie, tylko jeszcze bym, kurczę, kwiaty wziął tutaj, o. O, i takie coś bym zrobił, patrz. Nice, mamy to czoklet. Zobacz, jakie ładne wejście mamy. Kurczę, ja uważam, że to jest całkiem ładne. Bardzo ładne. Ja uważam, że jest całkiem ładne. Śliczne, tak. Voting, okej. Okay. Zaczynamy od... dobra. No w sumie, okej. Okay. Good. Ja myślę, że okej. Okay. To jest w temacie, więc okejka jak najbardziej będzie tutaj pasować. Jest chyba. Całkiem spoko. Dobra, kolejna... Jest taka... Też okej. Okay. Chociaż w sumie ma więcej poziomów. Ja daję good. Ja daję okejkę, wiesz? Kwadratowe około. O! Ale tutaj dam gutkę. To mi się spodobało. Gutka, ładna. Dałem głoweczki. Dałem gutkę, stary. Gudek. O, ta mi się też podoba bardziej niż tamte. Jest taka prosta, ale taka fajna. Aha. Mnie się podoba osobiście. I od spodu są, zobacz, jakie fajne te. No właśnie mówię o tym. O, stary, epic. Łopanie. Nie, no to jest geniusz po prostu. Super, chcesz się siedzieć nawet. Tylko skala taka mała, okej, my mamy nasz park tutaj fontannowy. Ja myślę, że tutaj też gut dadzą nam, ale widzę, że ktoś super pub dał. Nie wiem czemu, ale okej. A gdzie to widać? W porączkach widziałem, wiesz jak trzymali, dobra. To jest taka pub trochę. To jest talerz, gdzie ktoś sobie wodę z kranu leje akurat. Dużo osób pub dało. Dobra, co my teraz? Teraz jest nawet okej. Okay. Widziałem gdzieś taką, to jest taka krzywa jakby, wiesz, że każdy element jest jakby taki... Tak straszacz wygląda, lol. Kolejny good. To jest good, to będzie jest good. Fajne. To będzie good, bo jest fajne i w lesie, kurczę, klimatycznie tutaj, dzień dobry. Z tym takim... Pup. A nieskończona i krzywa. Cześć, czoklet, Ancyfer! Siema! Mr. Dezlo pewnie nasz skurczy, tego wstawiam. Okej, okay, ta jest okejkowa. Dajmy wow, sobie okejkę. No jest, dla mnie to jest good nawet. Ja myślę, że też. Co my tutaj teraz mamy? Tutaj mamy deny. A ta jest taka... To mi na talerz wygląda po raz kolejny, że ze zlewu ktoś, wiesz, z tego, z kranu leje wodę. I co? Trzecie miejsce! Jestem jak najbardziej za. Ja myślę, że jest spoko całkiem. Poczko. No, to jeszcze chyba jedna ręka. Okej, moi drodzy, rozpoczyna się kolejna ręka. Zostały nam 4 sekundy do startu, ale zobaczymy, jakim tym razem będziemy mieli ciekawe tematy. I mamy temat Rock Band, Tetris, Farm, Angel
Iglo, chodź na farmę, farmy, bo to jest moje klimaty. Okej, dobra, no jasne, twoje ja chcę farmę. Jest, będzie farma! Nice, stary! Ej, no nie ma szans, żeby to przegrało. Jest farma! O, dobra, musisz zmienić teraz grunt, stary, znowu na tą trawę, na grass block. Ale dobra, to nie tak. Dobra, już ci zmieniam. Ojejku! Już ci zmieniam szybko. Chyba nie ma jeszcze konkretów, niestety, tu grass. Jeszcze konkretów nie ma. Nie, na grass. Na gras, tak, na gras, nie na stary, co ty? Już, nie ma, nie ma biedy, mordeczko. Dobra, ja zbuduję stary stodołę w tym czasie, a ty możesz się zająć jakimiś uprawami tutaj, wiesz? Ja myślę, że zrobimy taką standardową stodółkę. Ty czoklecik, czyli zwykłą uprawę, tak? Tak, jakąś uprawę. To jest w ogóle budowla, która jest taka dla mnie stereotypowa, jeśli chodzi o ten temat. Czy wiecie co, chyba zbyt kwadrat? Nie, no dobrze będzie. Tylko wiesz co, za blisko czoklet. Jak daleko mam to? No troszkę odejść, tak wiesz, tak. No tak troszkę. Zrobimy jeszcze taką ścieżkę od tej stodoły do tego i wiesz, i będzie to całkiem miło i fajnie wyglądało. Rozumiem, mordeczko. Rosu umiem, okej. To kiedyś przyjadę i mi zrobisz rosół. Widzicie? Kłak. To jest już na odcinku złapane, więc tak musi być. Ej, źle to zrobiłem. Nie, to jest za szerokie. Ja muszę to zniszczyć. Za szeroko zrobiłem. Nie. Tak być nie może. Dawno tego nie budowałem. To jest w ogóle straszne, że dawno nie budowałem. Moglibyśmy też kurnik w sumie zbudować, bo farma to też. Mm-hmm. Chociaż to już jest ferma, jak bardziej miałbym sprecyzować. Nie, no ale na farmie też są kury, więc. No myślę, są. Ale to nie jest farma, to jest ferma wtedy, kurza ferma. Tak, dobrze mówię. Dużo tego zboża lepiej, żeby rosło, nie? No, niech trochę tego będzie, wiesz, bo jednak farma, no to... Okej. Okay. Tak wiesz, to chleba trzeba mieć z czego robić, dobra, tutaj tak. Rozumiem, mordeczko, rozumiem. Raz, dwa, trzy, aha, tu jest na dwa, dobra. Tu sobie zrobimy tak i tu zaraz zrobimy sobie taką wielką, fajną bramę tutaj w tym miejscu. Więc cyk, pięknie, o jedy, czoklet. Ja czuję, że my możemy znowu zająć chociażby trzecie miejsca, a może chociażby nawet pierwsze. Trzecie mówisz? Chociażby trzecie. Ja myślę, że trzecie to jest w tym momencie minimum. Chociaż zrobiłem teraz prostokątną stodołę, ale to nic, takie też są. Cyku, cyku. Jeszcze w tą stronę, raz, dwa, dobra, trzy. Stawiam tutaj i teraz muszę to sobie zaprojektować w moim łebku. Cyk, jakby to zrobić. A jeszcze jedną klatkę, coś takiego. Myślę, że coś takiego dobra. Będzie spoko. I robimy teraz bramę. Teraz posadzić. Wszystko po kolei sadzamy, nie? Ta jest. Ja myślę, że tak będzie dobrze. Wiesz, tak będzie dobrze. Ja teraz robiłem bramę, cyk. Mamy to. Czy jakiś mamy dach wyjść? To. Stary, powiem ci, że najgorszym elementem budowli tego jest dach. Buraczki. Dobra, ja myślę, że i tak sobie poradzimy. Tak sobie poradzimy, bo jest ze mną czoklet. Paweł czoklet. Jasne. Mordeczko. Mordeczko. Zostawcie łapeczko. Mordeczko. Cyk. Dobra. Pyk, ja tutaj sadzę. Jestem mistrzem sadzenia. Proszę bardzo. Tak? Proszę bardzo. To dobrze. Że umiesz coś. Aha. Czy widzicie? On jakby nie został youtuberem, no to by został farmerem pewnie. Ale to nie urośnie chyba do końca, co ja bym wtedy robił? Mączko kosną chyba możesz, wiesz? Koczko mocno. You can't use that block. Aha, no to nie możesz. No to co mnie mylisz, że możesz? Sorry, mordo. Czekaj, z czego robić dach? Bo i tak w sumie mam obiekcję. Z nether bricku? Z nether bricku, no w sumie. Chociaż wiesz co, zwykłej cegły, zwykłej. Rzadko używam zwykłych cegieł, a one są takie... No jest to ładny blok, na pewno. Wielu skrytykuje mnie teraz, że powiedziałem taką... Rezi, cyfer, co ty gadasz? Ładny blok, to nie jest. Ale jest. Cegła zwykła w Minecraftie to jest bardzo ładny blok i zamierzam go wykorzystać do budowy właśnie. Dobra, 3 minuty, ja tu muszę to zboże jednak urosnąć. Jednak się da. Jednak się da, nagle się da. Tak? A przed chwilą się nie dało? No bo tak. Bo tak. Byłem głupi i nie umiałem. A nie przesadzaj, nie krytykuj się tak, Paweł. Pek. Czoklet. Pek. Nie bądź taki krytyczny dla siebie. Pek. Przestań. Sorry, mordo. Soraska, mordeczko. Sorry, to mówią gajory. Czy coś. Chociaż gajer to chyba jest garnitur, jeśli dobrze kojarzę. Gajer. Slang. Gajer, nie? Garniak. No. Wiem.
Widzisz. Dobra, ja sobie tutaj. Ciekawi mnie, jak idzie innym przeciwnikom. Jak oni zbudują farmę. Jestem ciekaw, jaki procent z tych z nami grających zrobi po prostu najprostszy możliwą odpowiedź, czyli taką, wiesz, farmę, po prostu samą trzcinę. Ścieżki trzeba zrobić koniecznie. Aha. Takie ładne, wykopane. Można tego, z tej ziemi takiej, wiesz, tych nieurodzajów wykorzystać blok. Mhm. On jest zarąbisty, jeśli chodzi o budowę farm i nawet podzol, bo podzol wygląda jak takie, no takie bym powiedział, jak powiedzieć na gnój tak ładnie? A nie wiem. Też nie wiem. Dobra, muszę podmienić tutaj zdecydowanie bloczki. Czy tu można spawnować coś jajkami spawnującymi, czy nie? Chyba można. Chyba będzie. Myślę, że tak. Także zrobimy sobie tutaj świneczki. Świneczki będą sobie tutaj w naszej stodolce. Cyk, ja taki może mały drewniany kurnik zrobię, co? No jak chcesz się tego podjąć, to jak najbardziej. Jak ci się nie uda, to będę krzyczał na ciebie. Najwyżej. To taki dobudowany do stodoły zrobię. Okej. Okay. No w sumie w filmach tak jest z reguły, nie? I w realistycznym świecie. Mhm. Dobra, ja teraz szybciutko. Tak, pyk, pięknie. Pyk. Jeszcze jakieś korytka do jedzenia mógłbym zrobić w sumie. A ja się robiło z tych, z kaldronów robiło się zrobiste korytka do jedzenia. Także cyk, zróbmy sobie na 3, na 4, okej, okay, niech będzie. A nawet więcej. Więc świnki tu mają co jeść, my sobie tutaj jeszcze dostawimy. Jeszcze mamy minutę. O, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Życie na krawędzi, stary. Życie na krawędzi trochę. Dobra, ja myślę, że całkiem ładnie sobie z tym poradzimy. Ja tutaj dobra, dorobię ścieżki w takim razie. Fajnie, jakbyś mi trochę. Stary, nie wiem, czy mam możliwość, wiesz? Bo ja tutaj dobra, ścieżki jak nie robię. Masz, to spoko, dam radę. Dasz radę? Rather! Rather! Cyk, cyk, okej, okay, mamy tutaj ścieżkę jakoś zrobioną. Tu chyba nie idzie jeszcze zaorać łopatą. Wydaje mi się, że to jeszcze nie ta wersja tutaj jest. Na serwerze niestety. Okej, okay, ścieżka chyba zrobiona całkiem spoko, tak myślę. Ej, ładnie to no ładnie to wygląda. Jeszcze to mógłby być taki X-ek w sumie. Zawsze. Sekund, nie zdąży. Zrób jakieś kurczaki tutaj. Stary, już. Nie, też nie dam rady. Też nie dam rady. Dobra, dałem radę kurczaki zrobić. Dałem radę, stary, jest ich trochę. Dobra, zdążyłem kurnik. Dobra, jest kurnik. O, zaczynamy. No i najbardziej. Oczywista odpowiedź, czyli daje. No okej, okay, bo jest to. Okej. Okay. Jest to zwykła odpowiedź taka na to pytanie. Chociaż, no, ja uważam, że my mamy dużo wyższy poziom problemu. Ej, patrz jak lecą sprawdzić, czy wszystko jest okej. Okay. Ja myślę, że my mamy naprawdę dobrą budowlę. Ja myślę, że my możemy zająć wysokie miejsce. Dobra, teraz. To jest good. Mi się nie podoba jakoś ten wiatrak. Daj okejkę. Taki, nie mam taki średni, szczerze. O, no, tutaj jest za to pupka, bo tak w ogóle tutaj. Nawet domku w środku nie ma. Niepostarany. To jest taki gościu, który wiesz, ogląda sobie YouTube i tak, ej, zaraz, przecież my Master Builder zgramy. Szklarnia, no. Też tutaj, też pupa. Też pupa. Ja tutaj pupa. Pupa zdecydowanie. O, tutaj okejka. Tutaj będzie okejka, bo jest farmer. Tutaj też okejka. Który orze na traktorze, chociaż to jest samochód bardziej. Takie. O, super pup. Niestety, super. To słabe bardzo i tak. Nie postarałeś się, niestety. Oddaj fartucha. Nie widać postarania, a tutaj to jest. Ej, fajne, to jest but. Zobacz, przewozi świnkę. Good. Całkiem fajne. I tak. Okej. Okay. To jest ten budynek, co ja robiłem, tylko trochę z większą finezją. No, ale mniej podobny. O, ten jest brzydki. No, to jest taki dom przerobiony na stodołę. Od kiedy w stodole są szyby? Chociaż w sumie są, ale nie takie na pewno. To jest okej. Okay. No, takie okej. Okay. Z tych wszystkich, na razie nasze najlepsze. Tak, mi się wydaje, że nasze najbardziej takie postarane było. Ojeny. O, serio? No, takie. Mówię, 3 minuty przed końcem się zorientował. I wygraliśmy! Nice! Ujej. Ej, stary, nice! Dobra, chodź do lobby, teraz wejdziemy. I się jakoś pożegnamy. Dawaj na lobby. 22. Słyszysz? Okej. Okay. 22. 22. Dobra, chodź tutaj pod portal, tak jak ten, jak się u ciebie witaliśmy, mnie się pożegnamy. Jej. Dobra, czekaj. Okej, moi drodzy, także serdecznie dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki, napisaniu komentarza, zajrzeniu na kanał Czokleta, bo tam też coś będzie ze mną.
I słuchajcie, macie misję ode mnie dzisiaj w tym odcinku w komentarzu napisać dokładną minutę i sekundę budowli, która najbardziej wam się spodobała. Tak? Wcale nie mówię, że musicie na naszą pokazywać. Tak, naszą pamiętacie, nasza jest najlepsza. No, do zobaczenia. Cześć.